przed dosłownie naszym spotkaniem sprawdziłem tak statystyki i okazuje się, że i to są statystyki z końca ubiegłego roku i okazuje się, że około 20% Polaków nie ma praktycznie żadnych oszczędności i jaki wpływ nam miała na to pandemia? Myślę, że z jednej strony duży, dlatego że pandemia jednak pozamykała nas w domach i z jednej strony to by się wydawało, że okej, okay, to teraz nie będziemy mieli na co wydawać i posiedzimy cały czas w domu, no ale jednak, jak siedzieliśmy w tym domu, okazywało się, że potrzebujemy nowych biurek, krzeseł, materaca, nie wiadomo czego do tego domu, i też jednak te pieniądze wydawaliśmy. Druga kwestia to problemy zdrowotne, tak, wiele z nas jednak chorowało, trzeba było wykupić leki, być może jakieś wizyty szpitalne, jakieś wizyty prywatne u specjalistów, więc to też były wydatki. No i trzecia kwestia, no to jest taka, że wiele osób potraciło po prostu pracę i musiało z tych oszczędności, jeżeli w ogóle je miało, po prostu korzystać. Natomiast mi się też wydaje, że oprócz ogólnie trudnej sytuacji, która w ostatnich czasach miała miejsce, jakby my bardzo lubimy po prostu zwalać Winę na wszystko i wszystkich dookoła, a nie być ze sobą szczerym i zauważyć, że kurczę, ale to po prostu my też do końca nie potrafimy zarządzać tymi pieniędzmi i po prostu te pieniądze wydaliśmy, i trzeba się do tego po prostu czasem przed sobą przyznać. Więc jedna kwestia to są właśnie te naprawdę trudne sytuacje, które ostatnio miały miejsce, a druga kwestia to są nasze właśnie nawyki, nasze wymówki, przez które my święcie wierzymy, że tych oszczędności nie jesteśmy w stanie zdobyć, a najczęściej jesteśmy oczywiście nie zawsze bardzo duże. Ale zwykle jakieś tam oszczędności da się w tym budżecie znaleźć. Z tego, co mówisz, to można wywnioskować, że rzeczywiście trzeba czasem zrobić takie dwa kroki w tył, żeby później móc jeden zrobić duży krok do przodu. Tak, zdecydowanie tak. My się boimy niestety robić kroków w tył, ale czasami jest to naprawdę bardzo dobra inwestycja, więc nie ma się co ich obawiać. Bardzo często widzę, że jednak. Taka, jest w naszym społeczeństwie taka presja narzucająca właśnie wydawanie pieniędzy, czyli znajomi, rodzina wymuszają na nas wręcz, wymagają od nas, że my powinniśmy mieć, powinniśmy robić, powinniśmy coś tam doświadczać. I my bardzo często nie potrafimy się im sprzeciwić, nie potrafimy się jakby po prostu zachować w taki sposób, że powiedzieć: Słuchaj, to nie są moje oczekiwania, ja tego nie chcę, ja tego nie potrzebuję. My bardzo często niestety tej presji ulegamy, bo jest tam wstyd, bo jest tam głupio i chcemy się dopasować bardzo często do tego towarzyszenia, więc kupujemy lepsze ubrania, więcej ubrań, lepsze samochody, jeździmy na wakacje, chociaż wiemy, że powinniśmy oszczędzać, bo mamy tych pieniędzy niewiele i na przykład ważniejsze dla nas będzie y, przeznaczenie tych pieniędzy na coś innego, ale jednak ta presja jest tak silna, że jednak nie chcemy być powiedzmy, że wykluczeni ze społeczeństwa, z naszego bliskiego środowiska, więc ulegamy tej presji, żeby po prostu dalej mieć tych znajomych, dalej mieć dobre relacje. I to jest bardzo zgubne i też bardzo przykre. Dlatego ja bardzo często o tym mówię, że warto pracować nad asertywnością i znać bardzo dobrze swoje potrzeby i swoje priorytety bo w takich sytuacjach będzie nam po prostu łatwiej jednak pozostać przy swoim i wprost powiedzieć tym naszym bliskim, że no niestety, ale my nie będziemy spełniać ich oczekiwań, bo, bo tak po prostu chcą. Najważniejsze to po prostu jest bycie szczerym z samym sobą. Tak, zdecydowanie tak, tej szczerości nam bardzo często brakuje niestety, więc ja zawsze mówię, że powinniśmy sobie raz w miesiącu zrobić taką randkę ze swoimi finansami i szczerze naprawdę ze sobą pogadać na temat tych finansów, na temat naszych dochodów, na temat naszych wydatków i przyjrzeć się sobie, a nie tylko temu, że jest inflacja, że pracodawca nie chce dać nam wyższej, wyższej wypłaty itd., tylko szczerze po prostu przyznać się, co robimy źle ale też oczywiście, co robimy dobrze, aby móc wyciągnąć jakieś wnioski i przygotować jakiś plan działania na poprawę swojej sytuacji finansowej. Jakie błędy najczęściej popełniamy przy planowaniu swojego budżetu domowego, tak twoim zdaniem? Na pewno e, takim pierwszym błędem, o którym zawsze mówię, jest nie uwzględnianie w takim miesięcznym budżecie domowym wydatków nieregularnych, czyli takich, które ponosimy rzadziej niż raz w miesiącu. I tutaj przykładowo niech to będzie nie wiem, ubezpieczenie samochodu, które płacimy sobie raz w roku, Roku. I my bardzo często tego sobie w takim miesięcznym budżecie nie uwzględniamy. No i potem przychodzi miesiąc, w którym jest ten wydatek nieregularny w kwocie powiedzmy 3000 zł, i my mamy. Oczy po prostu przerażone o matko skąd teraz wziąć na to pieniądze? Więc w momencie, w którym ten budżet przygotowujemy tak świadomie i wiemy, co się powinno w nim znaleźć, to my powinniśmy już przygotowywać się w każdym miesiącu na poniesienie takiego wydatku nieregularnego, odkładając sobie co miesiąc jakąś określoną składkę, która nam będzie właśnie tą większą kwotę, po prostu małymi krokami, tworzyć. I w momencie, w którym ten duży wydatek przyjdzie, my już jesteśmy po prostu przygotowani. I nie musimy kombinować, skąd teraz wziąć pieniądze, na czym tutaj zaoszczędzić, i tak dalej, bo robiliśmy, przygotowywaliśmy się do tego wydatku po prostu krok po kroku w każdym miesiącu. No i też jeszcze taka druga kwestia, taki drugi błąd związany z budżetem domowym i oszczędzaniem jest taki, że my najczęściej czekamy z oszczędzaniem tak naprawdę do końca miesiąca i jeżeli coś nam się uda oszczędzić, to uważamy, że jesteśmy naprawdę świetni w oszczędzaniu, bo nam coś zostało z wypłaty. No ale niestety jak my będziemy czekać do końca miesiąca, może się okazać, że niestety się nie doczekamy tych oszczędności, więc najważniejsze to jest przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej i określenie jakiejś przybliżonej mniej więcej kwoty, którą możemy na te oszczędności w każdym miesiącu sobie odłożyć i warto tą kwotę odkładać od razu po prostu po wypłacie w jakieś miejsce mniej dostępne niż bieżące konto, aby te pieniądze od razu po prostu zniknęły z naszego konta nie kusiły i zaczęły sobie gdzieś na jakiś cel po prostu dla nas trochę pracować, żeby po prostu przybliżać się do tego celu. No bo niestety, jak będziemy czekać do końca miesiąca, no to niestety, ale albo będzie nam to oszczędzanie szło dużo gorzej, albo w ogóle nie będziemy oszczędzać. Warto też jest budować swoją poduszkę finansową i jakbyś mogła wyjaśnić, co to jest ta poduszka finansowa i od czego najlepiej zacząć jej budowanie? Poduszka finansowa to są takie oszczędności które mają nam zapewnić bezpieczeństwo finansowe i płynność finansową oraz taką elastyczność w różnych kryzysowych sytuacjach, na przykład utrata pracy, utrata jakiegoś ogólnie mówiąc źródła dochodu, choroba, jakaś nagła wyprowadzka, zalane mieszkanie i konieczność zrobienia remontu, także w różnych takich właśnie niefajnych sytuacjach, ale i również w sytuacjach trochę bardziej pozytywnych, czyli na przykład w momencie, w którym chcielibyśmy otworzyć na przykład własną firmę, chcemy się Rozwijać, ale no, nie wiemy, czy nam się na przykład uda osiągać dobre zarobki, więc taka poduszka da nam właśnie to poczucie bezpieczeństwa, wtedy kiedy tą firmę otwieramy, no i te nasze zarobki mogą być jeszcze przez chwilę na początku właśnie takie bardziej nieregularne. Także poduszka to jest moim zdaniem bezpieczeństwo, elastyczność i motywacja. Tak, zawsze ją określam takimi trzema słowami. Jeżeli chodzi o to, od czego zacząć budowę poduszki, to na pewno od wyliczenia, ile tych pieniędzy my tak naprawdę wydajemy, bo właśnie, Właśnie definicja poduszki jest taka, że jest to krotność naszych miesięcznych wydatków. Trzy, trzykrotność to będzie taka minimalna poduszka, sześciokrotność to jest optymalna, a dwunastokrotność to jest taka poduszka idealna. Natomiast to jest definicja też dosyć elastyczna, i moim zdaniem trzeba to wszystko po prostu dopasować do siebie. No ale bez znajomości tych naszych miesięcznych wydatków, ciężko będzie to zrobić, więc to będzie pierwszy krok. No dobrze, bo tak się teraz zastanawiam, gdzie jest największa taka przestrzeń do oszczędności w zależności. Od naszych miesięcznych dochodów? Najczęściej jest to kategoria jedzenie, ale oczywiście nie zawsze, dlatego że tych kategorii wydatków tak naprawdę w naszym życiu jest dosyć sporo, więc warto przyjrzeć się każdej z nich. Natomiast w jedzeniu zawsze, jak rozmawiam z moimi obs obserwatorkami, to prawie nie ma osoby, która by powiedziała, że ona tam oszczędności w tym jedzeniu by nie znalazła. Także myślę, że jedzenie to jest taka pierwsza, pierwsza część, której trzeba się przyjrzeć. Ale też trzeba przeanalizować dokładnie każdą inną kategorię, bo może to być na przykład kategoria odzież, kosmetyki, rozrywka, wakacje. Także tutaj ciężko jest powiedzieć. Także myślę, że w każdej kategorii kryją się jakieś oszczędności, ale gdzie największe? To już jest kwestia dosyć mocno indywidualna. To teraz przejdźmy do inwestowania, bo wiemy też, że możemy swoje środki inwestować, żeby zwiększać jakby swój dochód i jakie są największe zalety właśnie inwestowania? Na pewno jest to ochrona pieniędzy przed inflacją, czyli spadkiem siły nabywczej naszych pieniędzy i generowanie również nadwyżek ponad tą inflację, czyli po prostu mówiąc zwiększanie swojego majątku, no i też zapewnienie nam po prostu bezpiecznej przyszłości, bo jednak jednak żyjemy w takich czasach, w których już głośno się mówi, że na przykład nasza emerytura będzie naprawdę niewielka za około 30 lat. Z każdym rokiem jest tak naprawdę coraz gorzej, bo społeczeństwo się starzeje i nie ma kto na te emerytury zarabiać. Więc inwestowanie może nam pomóc chociażby właśnie w kontekście godnej starości, godnej emerytury, żebyśmy nie musieli się po prostu w tych czasach martwić, za co opłacimy swoje bieżące rachunki i życie. Moim i Waszym gościem była dzisiaj. Karolina Nowicka, znana na Instagramie i na TikToku jako pani od oszczędzania.